Marcin Rajel, były zawodnik poznańskiego Lecha w latach 1994, mówię o piłce seniorskiej, do 2002. Wychowanek poznańskiego Lecha, od najmłodszych lat związany z tym klubem, do roku 2002, z przerwami z różnych względów. Moja przygoda z piłką rozpoczęła się w czwartej klasie szkoły podstawowej. Ówczesny trener zespołu młodzieżowego Zenon Hałas wypatrzył mnie na turnieju szkół. Zaproponował treningi w Lechu Poznań. Oczywiście skorzystałem, bo Lech wtedy, znaczy wtedy i dzisiaj jest zespołem, który przyciąga młodzież w swoje szeregi i nie inaczej było ze mną. Te lata młodości przeszedłem przez wszystkie szczeble, poprzez juniorów młodszych, starszych, też z przygodami takimi Mistrzostw Polski. Trzykrotnie zdobywałem medale Mistrzostw Polski juniorów starszych. Do piłki seniorskiej dostałem się w 1994 roku. To był pierwszy mój kontakt z piłką seniorską, gdzie przekroczyłem szatnie poznańskiego Lecha. Lech wtedy był to już Lech, który już powoli się rozjeżdżał, że tak powiem, po Mistrzostwie Polski zdobytym w 1993 roku, ale byli w szatni jeszcze tacy zawodnicy jak Mirek Trzeciak, jak Dariusz Skrzypczak, Dariusz Kofnyt, Rysiu Lemień, więc jeszcze Jurek Podbrożny, jeszcze też zanim odszedł do Legii, więc wrażenie dla mnie to było ogromne i przeżycie jeszcze większe. To byli zawodnicy, którzy tak naprawdę wprowadzali mnie w tajniki piłki seniorskiej i muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu bardzo wiele mi pokazali, bardzo wiele mnie nauczyli i do dzisiaj jestem im za to wdzięczny. A jeszcze mam okazję z tymi niektórymi zawodnikami, z którymi wtedy jako młody człowiek być razem w szatni, spotykać się dzisiaj przy okazji meczu Old Boys. I wspominamy te czasy za każdym razem, jeżeli wyjeżdżamy na jakieś takie mecze pokazowe, w takie dłuższe trasy jest okazja, żeby porozmawiać, czy nawet przy okazji ostatnich Pucharów Polskich, gdzie też udało nam się dojść bardzo wysoko i każde to spotkanie naprawdę jest dla mnie wielkim przeżyciem i chciałbym się z nimi spotykać jak najczęściej. Bardzo miło wspominam Darka Skrzypczaka, który był takim człowiekiem, który może nie miał takiego baczenia nade mną, ale też zdarzały się sytuacje takie, gdzie młodzież była troszeczkę, że tak powiem, pilnowana przez tą starszą generację. Darek Skrzypczak był takim człowiekiem, który zawsze potrafił ze mną porozmawiać, potrafił mnie zawsze gdzieś zmotywować i zawsze mówił, nie przejmuj się, jeżeli dostaniesz gdzieś od starszych zawodników jakąś burę czy jakieś takie negatywne informacje, to zawsze możesz do mnie przyjść, pomóc, ja tobie pomogę i tutaj na pewno myślę, Darek był takim człowiekiem, który pokazał mi, że jest to ważne, mieć takiego opiekuna, tak? Kiedyś poszliśmy na trening do Lasku Marcelińskiego i wszyscy mieliśmy tam jakąś pętę do biegania w odpowiednim czasie i wszyscy młodzi, czy większość młodych zawodników zawsze chce biec z przodu, tak? Chce pokazać, że dorówna najlepszemu i niekoniecznie jest to dobre. Dostałem reprymendę, wtedy pamiętam, od Rysia Remienia, że moje miejsce jest tam z tyłu i mam trzymać tempo zawodników, którzy biegną w pierwszym że tak powiem, na pierwszej linii. Darek to usłyszał i przybiegł, podczas tego biegu podbiegł do mnie i mówi: Marcin, rób swoje, nie przejmuj się tym, co mówią, tylko musisz to robić troszeczkę inaczej, stopniowo, tak? Nie od razu, ja wiem, że ty chcesz, ja wiem, że organizm twój pozwala na to, żeby tam się z nimi ścigać, żeby być wtedy na tej pierwszej linii biegu, ale to też on, dzisiaj wiem, że on miał na myśli nie to, że chciałem zaimponować tym, że też potrafię dobrze czy szybko biegać, ale to, że organizm młodego człowieka, jeżeli chodzi do piłki seniorskiej, jest troszeczkę inny i to musi być wyważone. I ja dzisiaj o tym wiem, bo taki błąd popełniłem. Moja ambicja
podczas pierwszych treningów była taka, że po pół roku tak naprawdę moja dyspozycja no, nie była najlepsza i się zastanawiano w klubie, czego to jest przyczyną. Ja dzisiaj już wiem, że przyczyną właśnie było to, że na każdym treningu podchodziłem 100% zmobilizowany do pracy. Nie odpuszczałem w żadnej jednostce treningowej i to było fajne, tylko że treningi juniorskie, a seniorskie się dużo różnią i mój organizm po prostu nie przyswoił tego tak szybko i miałem taki moment, że pół roku moja dyspozycja była no, nie najlepsza. Takim żartownisiem, który trzymał atmosferę i starał się jakoś tą szatnię rozweselić, na pewno był Mirek Trzeciak. On był człowiekiem, który kapitalnym zawodnikiem na boisku, ale też i w szatni. On potrafił w odpowiednich momentach zareagować, on potrafił też coś fajnego, humorystycznego powiedzieć w sytuacjach, kiedy na przykład nie było wyniku sportowego najlepszego i to był jeden taki człowiek, który potrafił. Rysiu Rymień to samo, tak? To była grupa ludzi, która gdzieś starała się mimo wszystko swoją osobowością też nie tylko na boisku, ale poza boiskiem no być tą instancją, tak? I to było fajne. Bycie sportowcem chyba w każdej dziedzinie, to nie tylko w piłce nożnej, no to jest związane z tym, że bardzo dużo czasu się spędza razem, nie tylko na co dzień w okresie startowym, ale no przede wszystkim na obozach i tych obozów było bardzo, bardzo dużo, bardzo wiele. Dzisiaj te obozy wyglądają troszeczkę inaczej, no wtedy też wyglądały inaczej, zwłaszcza te obozy, które odbywały się w górach. Ja do disiaj rozmawiam, jak z dziećmi rozmawiamy i się pytam, tato, oni się pytają, tato, dlaczego na wakacje zawsze idziemy nad morze, nie w góry? No to im tłumaczę, że ja do góry jakoś tak mam taki wstręt, właśnie przez to, że zapamiętałem sytuacje, gdzie dla mnie góry to były właśnie obozy sportowe, to były wspinaczki na szczyty, to były ciężkie, monotonne treningi. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Mamy technologie takie, które pozwalają zindywidualizować każdego zawodnika i to jest fajne, kiedy się rzucało wszystkich do jednego wora i się mówiło, tam jest szczyt, na ten szczyt macie 3,5 godziny, obiad jest o godzinie 14 i biada ktoś się spóźni. Kto pierwszy, ten lepszy. I tak naprawdę to były wyścigi, a nie trening, dlatego takie wspomnienia po tych górach mi zostały. Miałem tą okazję i tą możliwość reprezentowania naszego kraju na Mistrzostwach Europy do lat 16 w Turcji, gdzie zdobyliśmy złoty medal. Następnie po tym mistrzostwie, 3 miesiące później, pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Japonii, gdzie przegraliśmy mecz o brązowy medal z Chile. Ale to są wspomnienia takie, które zostają długo w pamięci i no, w tej piłce juniorskiej naprawdę osiągnąłem wiele dzięki tej piłce też zobaczyłem świata, bo tak naprawdę ja dzisiaj też z młodzieżą, którą pracuję, czy nawet swoim dzieciom też mówię, że dzisiaj sport to nie tylko jest wysiłek, to nie tylko są jakieś wyrzeczenia, które trzeba człowiek sobie musi postawić, ale to też właśnie są przyjemności, tak? To człowiek zwiedzi świat, wszędzie go zawiozą, nakarmią, dużo miejsc co człowiek zobaczy, a jak jeszcze ma szczęście, to mu za to płacą. I to mówię, może nie mam tych sukcesów przede wszystkim w piłce seniorskiej, ale to co widziałem, to co zobaczyłem i ile zwiedziłem tego świata, to tego mi nikt nie zabierze. Jestem tym przekonany, że eksploatacja mojego organizmu w wieku juniorskim była naprawdę olbrzymia. Ja już kiedy byłem zawodnikiem pierwszego zespołu, to był 94 rok, byłem cały czas juniorem i mogłem grać w juniorach starszych, w Lechu Poznań mogłem grać w juniorze młodszym i też były rezerwy Lecha, które grały w trzeciej lidze i tak naprawdę w każdych tych meczach brałem udział. Każdy trener w danym zespole, że tak powiem, mnie potrzebował. Dla mnie to było fajne, bo tak naprawdę co 3 dni jakieś mecze się odbywały i brałem udział w tych meczach. No dzisiaj wiem, że nie do końca to było dobre, bo ten organizm mój no, był na tyle eksploatowany, że potem przyszedł moment taki, gdzie on nie wytrzyma. Tak powiedziałem wcześniej, no, te treningi kiedyś w Lechu, w piłce seniorskiej, one naprawdę były bardzo ciężkie i to miało potem przełożenie na moje zdrowie. Ja też no, troszeczkę przeszedłem kilka operacji, w związku z tym miałem, że tak powiem, zaliczone i z dobre 2,5 roku przez kontuzję byłem wyeliminowany, więc problem polega na tym dzisiaj, jak tak właśnie się ludzie pytają, dlaczego w piłce młodzieżowej mamy sukcesy, a w piłce seniorskiej tylko nieliczni dochodzą, no to jest właśnie główna przyczyna, że w tej piłce młodzieżowej ci zawodnicy są eksploatowani na każdym poziomie, i w seniorach, i w juniorach,
tak? Tych meczy jest naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj może to jest wygląda troszeczkę inaczej, bo odnowa biologiczna, tak powiedziałem, te treningi też są inne. One są monitorowane przez trenerów. Dzisiaj tych trenerów każdy zespół ma 5-6, tak? I to wszystko już jest zrobione z głową. I to im na pewno pomaga. Odnowę biologiczną też dzisiaj wszyscy mają praktycznie w każdej bazie. I to też jest fajne. Kiedyś czegoś takiego na takim poziomie nie było. I to był główny powód tego, nie? No nie są to uczucia na pewno miłe, to nie są wspomnienia, które człowiek chciałby o nich mówić, ale no tak się stało, tak się wydarzyło i trzeba się z tym pogodzić. I być może to dla całości jako klubu, może to było dobre, bo wtedy klub borykał się z olbrzymimi problemami finansowymi, tak? Bo trzeba też sobie powiedzieć, że my jako młodzieżowcy, czy jako wychowankowie klubu też mieliśmy właśnie taką szansę grania w Lechu, bo no, klubu nie było stać na zawodników bardziej renowanych, czy no, lepszych piłkarsko. I tu nam się też otworzyła szansa na to, aby w tym Lechu grać. Niestety no, okazało się na tyle niekorzystne, że z tej ligi spadliśmy. I smutek i przede wszystkim to, że zawiedliśmy kibiców, bo nie oszukujmy się, publiczność w Poznaniu jest bardzo wymagająca i z tym trzeba się liczyć. I były momenty też były ciężkie, też były takie, jak ja dzisiaj też obserwuję, jak stoją zawodnicy Lecha gdzieś przy płocie i rozmawiają z zawodnikami. Ja to też przeżywałem. Też byliśmy w takiej sytuacji, gdzie przychodzili na trening, przychodzili pod szatnie, pytali się dlaczego tak, a nie inaczej, co się dzieje. I to dla młodego człowieka nie były fajne sytuacje, tym bardziej, że tak, człowiek chciał grać jak najlepiej, jednocześnie to nie wychodziło. Z drugiej strony miał kibiców, którzy wymagali od niego tego, aby ten klub utrzymać. Niestety nie udało się i to jest wspomnienie takie, które zostaje, ale mówię, dzisiaj patrząc na dzisiejszego Lecha, no to może dobrze, że tak się stało, bo te sprawy wszystkie klubowe, prezesów, one się potoczyły w dobrą stronę. I dzisiaj Lech jest silnym zespołem i z tym należy się pogodzić. Po powrocie to był ten okres, kiedy Lechowi groził kolejny spadek do jeszcze niższej ligi i to już naprawdę już nie były żarty i na szczęście udało nam się tą drugą ligę wtedy uratować. Pamiętam na 3 kolejki przed końcem w meczu z Lechią Gdańsk u siebie tą ligę uratowaliśmy, ale z kolei tu znowu taka przykra dla mnie sytuacja, bo podczas tego meczu doznałem poważnej kontuzji, zerwania więzadeł krzyżowych, która ta kontuzja wyeliminowała mnie na 9 miesięcy i ta przerwa była nieunikniona. I tu po raz kolejny muszę powiedzieć, bo to powtarzam za każdym razem, klub podał mi rękę na takiej zasadzie, że w czerwcu kończył mi się kontrakt. Pamiętam, mecz graliśmy 7 czerwca i tego 7 czerwca mi się to stało. Dzień później byłem w Warszawie na badaniach lekarskich, gdzie ta diagnoza była taka, o której tutaj mówiłem, czyli więzadła krzyżowe zerwane i przynajmniej pół roku przerwy. Po powrocie z Warszawy dostałem telefon, aby się wstawić w klubie w trybie natychmiastowym. Jechałem do klubu z nastawieniem takim, że po prostu klub mi podziękuje i zostanę, że tak powiem, sam i będę musiał sobie z tym problemem radzić sama. Rzeczywistość okazała się taka, że klub miał przygotowaną już umowę dla mnie i powiedzieli mi wtedy, pamiętam, Marcin, masz pół roku na to, żeby się wyleczyć, my wszystkie koszty pokryjemy, my jesteś naszym zawodnikiem i zbyt wiele serca zostawiłeś, żebyśmy z ciebie zrezygnowali. I Marcin, masz tutaj nasze poparcie, mamy przygotowaną umowę na pół roku i dajemy sobie pół roku ty na to, żebyś wyzdrowiał, a my na to, żeby tobie pomóc. I tak naprawdę 7 miesięcy później już po tych wszystkich problemach zdrowotnych wróciłem z powrotem na boisko i chwilę później już był też awans do Ekstraklasy, więc spadałem z Lechem, ale też z tym Lechem awansowałem, więc zostawiłem Lecha tak naprawdę w tym miejscu, gdzie go dostałem. Uh...
na dzień dzisiejszy jestem trenerem w trzecioligowym klubie Unii Swarzędz. Prowadzę też grupę młodzieżową w Kórniku, w takim klubie Kotwica Kórnik. Więc mam do czynienia i z dziećmi, z młodzieżą, tak, i z piłką seniorską. I to mi odpowiada, więc mam możliwość raz wychowywania młodzieży i przekazywania im tych tajników, tej bazy, którą ja posiadam i chcę im to jak najlepiej przekazać, aby też mieli możliwość poznania tego wszystkiego, czego ja doznałem. A w piłce seniorskiej mam też fajną, przyjemną pracę, bo tam już od zawodników się wymaga, tak? Tam już też jest fajny kontakt, jest troszeczkę inna gra i jestem z tego naprawdę zadowolony. Moje plany są takie, aby być trenerem jeszcze lepszym i pracować w jak najwyższej lidze. Takie są moje plany i będę do tego dążył, jeżeli tylko zdrowie na to pozwoli, jeżeli na to pozwolą finanse, bo dzisiaj też, żeby się rozwijać jako trener, to trzeba troszeczkę złoty zostawić, bo dzisiaj wszystko kosztuje, bo za darmo nic nie jest, ale takie mam plany, takie mam cele. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę gdzieś miał okazję popracować wyżej niż tylko trzecia liga. Dzisiaj ten klub jest zupełnie innym klubem. Stadion, baza, którą dzisiaj mają zawodnicy do wykorzystania, też jest dużo, dużo lepsza niż tą, którą my mieliśmy. Jedno, czego tutaj mi może nie brakuje, ale takie daje do myślenia i jestem przekonany o tym, że kiedy ja miałem możliwość grania w tym Lechu, to ci wychowankowie, którzy dostali szansę, tak, to oni naprawdę bardzo, bardzo mocno pracowali na to, aby ten klub funkcjonował przede wszystkim charakterologicznie. Tak? My byliśmy zawodnikami, którzy spotykaliśmy się nie tylko w szatni podczas treningów czy meczy, ale też spotykaliśmy się poza szatnią i to nie sami, tylko z rodzinami, gdzieś z dziewczynami, z żonami, z dziećmi. I myślę, że to jest, to było fajne. Być może dzisiaj jest inaczej, dlatego że tak naprawdę w tej szatni jest wieża Babel. Zawodnicy z każdego praktycznie kontynentu i wiadomo, inna kultura, troszeczkę inna mentalność tych zawodników. Myślę, że oni mimo wszystko też mają jakieś takie spotkania, potrafią się spotkać, ale czy w takim gronie jak my kiedyś większością? Chyba raczej nie. W tej piłce takiej seniorskiej dużo nie osiągnąłem, ale dwójkę dzieci mam. Domek jakiś mam, też zawsze chciałem mieć swój mały, biały domek, jak to teraz z żoną o tym mówimy i to nam się udało spełnić. Pracę mam, zdrowy jestem, tak? Więc wiadomo, człowiek chciałbym może zawsze coś więcej, ale ja szanuję i dbam o to, co udało mi się osiągnąć i byle było to zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to jestem takim człowiekiem, który sobie poradzi, bo mówię, nie jestem konfliktowy, nie szukam konfliktów, staram się bardziej do ludzi być nastawiony bardzo przyjaznie i to myślę, że to jest taki atut, argument dla mnie, gdzie mogę znaleźć w każdej dziedzinie, tak, partnera czy cokolwiek innego chciałbym robić, dlatego mimo wszystko ta piłka coś mnie przede wszystkim nauczyła, pokazała, dała mi też oczywiście parę złotych zarobić i z tego się bardzo cieszę.